Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry. Jest to przywilej stać na tym miejscu. Choć tak sobie myślę, że trochę mam większe tętno niż jak wstaję w Cieszynie na tym miejscu. Ale to mój macierzysty zbór, w którym się wychowałem i ciągle te emocje są żywe, wspomnienia. Od czasu, kiedy opuściliśmy ten zbór i przenieśliśmy się ze względu na miejsce zamieszkania do Cieszyna i tam rozpoczęliśmy służbę. Jestem tu po raz trzeci na tym miejscu za tą kazalnicą i przy poprzednich dwóch razach coś o sobie powiedziałem, o moim życiu, o tym, dlaczego w pomieszczeniach używam ciemnych okularów. Także więc dzisiaj nie będę się już powtarzał i przejdę do tego, z czym chciałbym się dzisiaj z wami podzielić. Oczywiście chcę się z wami podzielić z tym, co sam przeżywam, słowem, które tematem, który jest dla mnie bardzo ważny, ciągle bardzo ważne, głęboko jest w moim sercu, tak wiele razy przypominam go sobie. A dzisiaj, ponieważ taka okazja się nadarzyła, chcę dzielić się z wami. Przeczytamy jeden werset Bożego Słowa zapisany w Księdze Izajasza, 9 rozdział i 5 werset. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany. I spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go. Cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Kazanie, które właściwie usługę, którą chciałbym dzisiaj tutaj się z wami podzielić, można by zatytułować: czego możemy być pewni w niepewnych czasach? Myślę, kochani, że nie jest to nic nowego, co tutaj powiem, ale takimi już jesteśmy ludźmi, i choć pewne rzeczy wiemy, ciągle na nowo potrzebujemy przypominania. I dlatego myślę, że dla wielu z nas będą to rzeczy znane, ale myślę, że właśnie Bóg chce dzisiaj to słowo nam przypomnieć. Wiecie, jako ludzie potrzebujemy mieć poczucie bezpieczeństwa. Potrzebujemy na czymś się oprzeć, jak to się mówi, mieć grunt pod nogami, być czegoś pewni. Są takie fundamentalne dziedziny naszego życia, naszego zabezpieczenia, których chcemy być w życiu pewni. I właściwie można powiedzieć, że to Bóg dał nam do naszych serc takie pragnienie poczucia bezpieczeństwa. Pragnienie bycia czegoś pewnym. Bo wtedy, kiedy w życiu nie mamy poczucia bezpieczeństwa, wtedy, kiedy więcej w naszym życiu jest niepewności niż pewności, wtedy mamy w życiu poczucie zagrożenia. Wtedy żyjemy w lęku, w obawach, w strachu. I z tego rodzą się nawet później różne depresje, nerwice itd. Ale przecież my żyjemy w niepewnych czasach. Kiedy miałbym podsumować krótko, i myślę, że się ze mną z tym zgodzicie, czasy, w których żyjemy, powiedziałbym niepewność. Wiecie, wystarczy wieczorem załączyć wiadomości i posłuchać, że tak naprawdę sytuacja ekonomiczna jest niepewna, sytuacja polityczna jest niepewna na świecie, bezpieczeństwo jest niepewne. Kataklizmy, wojny, fala uchodźców, która przychodzi, która zagraża stabilizacji finansowej i ekonomicznej Europy. Związane z tym zagrożenie terroryzmem, krach na giełdach, chwiejące się gospodarki, różne zaburzenia w pogodzie, które są. Niepewność, niepewność, niepewność. Niepewność pracy. Młodzi ludzie kończą studia
i pracy nie mają. W wielu sytuacjach zakłady są zamykane, tracimy pracę. Mamy niepewność prawa, niepewność rządów. Ciągle zmieniają się rządy, ciągle zmienia się prawo, ciągle zmieniają się ustawy. Kto prowadzi firmę, działalność swoją gospodarczą, to wie o tym. Mamy niepewność kontrahentów, czy ktoś zapłaci za to, co zrobimy, czy nie zapłaci. Niepewność umów. Mamy niepewność zasad moralnych, czego nasze dzieci dzisiaj uczą się w szkole, co mogą znaleźć w mediach ogólnodostępnych, czego mogą się uczyć za jakiś czas w przedszkolach. Niepewność, niepewność. Niepewność zdrowia. Cóż, i nas to też dotyka. Lata mijają, starzejemy się, różne nowe choroby pojawiają się na tym świecie, niepewność działania służby zdrowia. I ten świat w całym wszystkim tym, co jest, jest po prostu przesiąknięty niepewnością. Niepewnością przyszłości, niepewnością jutra. I my w tym świecie żyjemy. My musimy w tym świecie być, pracować, załatwiać sprawy, zabezpieczać swoje życie, życie swojej rodziny. I to wszystko, to poczucie niepewności, które jest wokół nas, nas też dotyka. A szczególnie, kochani, wtedy, kiedy sami przeżywamy doświadczenia, kiedy przeżywamy jakieś trudności, kiedy w życiu naszym coś dzieje się nie tak, jakbyśmy chcieli, kiedy nasza droga zaczyna być usłana problemami, wtedy przychodzi przeciwnik do naszego serca i różne myśli zaczynają się pojawiać. Pytania. Wtedy chcę w nasze serca włożyć także niepewność, poczucie zagrożenia. Wiecie, ja wiem, o czym mówię, bo wielokrotnie to się przeżywa samemu w życiu, a myślę sobie, że Cieszyn nie leży tak daleko od Ustronia i że w Ustroniu nie żyją inni ludzie, którzy przeżywają zupełnie inaczej niż ja. I myślę, że wielu z was także podobnie przeżywa. I dlatego dzisiaj chcę przypomnieć samemu siebie, chcę przypomnieć wam to, co jest dzisiaj pewne. Co jest dzisiaj bardziej pewne niż ziemia, na której stąpamy. Chcę mówić o tym, co jest tak pewne, że na tym możemy budować swoje życie, swoje jutro, swoje przyszłość, swoje plany. Chcę odwrócić swoje oczy, a także i wasze oczy, waszą uwagę, wasze myśli od tego wszystkiego, co jest dzisiaj niepewne, na co dzisiaj, żyjąc w tym świecie, tak często patrzymy. A żeby nasza uwaga, nasze myśli, nasze duchowe oczy patrzyły na to, co dzisiaj jest pewne. Żebyśmy mieli w życiu właśnie tą pewność, to poczucie bezpieczeństwa, to poczucie zabezpieczenia, wiedząc, co tak naprawdę w naszym życiu jest pewne ponad wszystko. I chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę naszą na 6 rzeczy, krótko o je omawiając, których możemy być w życiu absolutnie pewni. Pierwsza z nich, absolutnie pewni możemy być wszechwładzy Boga. Może dzisiaj, bracie, siostro, żyjąc w różnych doświadczeniach, w różnych sytuacjach, w których jesteśmy, jakoś dociera do nas to, że władzę mają urzędnicy, władzę ma wójt, burmistrz, wojewoda, może sejm, premier. I że to właśnie ich decyzje wpływają na nasze życie, na to, co możemy zrobić, czego nie możemy zrobić. Może właśnie jesteśmy w takich sytuacjach, że decyzje innych ludzi mocno wpływają na nasze życie. Być może nawet doświadczamy cierpienia, doświadczamy trudności, doświadczamy różnych przeszkód z powodu decyzji innych ludzi.
I tak jakoś wewnątrz nas jest takie wewnętrzne przekonanie, kto tak naprawdę decyduje o tym, co możemy zrobić, a czego nie możemy zrobić. Ale ja chciałbym dzisiaj powiedzieć, przypomnieć każdemu z nas, że ponad wszelką wątpliwość, ponad to wszystko, co przeżywamy, Bóg jest na tronie. I to On jest władcą. Bo wszelka władza, która jest na ziemi, pochodzi od Niego. I każda władza, która jest, z którą się stykamy, której decyzji doświadczamy, jest zależna od Niego. I nic nigdy nie wymknie się spod Jego kontroli. Wszechwładny Bóg, wszechmogący Bóg, wszechobecny Bóg i wszechwiedzący Bóg jest jedyną osobą w tym świecie, która może zrobić cokolwiek zechce. Zrobić to w czasie, kiedy On chce i On wybierze. Zrobić to w miejscu, kiedy On chce i On wybierze. Jest jedyną osobą w tym wszechświecie, która nie jest zależna od nikogo. Która nie jest zależna od żadnej sytuacji, która się wydarza, ani nie jest zależna od żadnej istoty, która jest w całym tym wszechświecie. Bracie, siostro, na tej ziemi, ani w całym tym wszechświecie nie ma żadnej osoby, ani żadnej istoty, która by mogła Boga do czegoś zmusić lub na Bogu coś wymusić. Nie ma żadnej osoby, która by mogła Boga przed czymś powstrzymać. Nie ma żadnej osoby ani istoty, która mogłaby Mu w czymś przeszkodzić, opóźnić Jego działanie lub zatrzymać. Nie ma. On nikogo nie pyta o pozwolenie. On nikogo nie pyta o radę i On u nikogo się nie uczy. To Jego rozkazy, to Jego wola jako wszechwładnego Boga musi być respektowana przez każdą istotę, która jest na ziemi i w tym wszechświecie. I nikt nie może zlekceważyć tego, co On rozkaże i nikt nie może zmienić tego, co On rozkaże, i Jego autorytet nigdy nie może zostać podważony. Bracia, siostry, Jego nigdy nic nie zaskoczy. On zna każdą tajemnicę. Zna każdą sytuację. Każdy najdrobniejszy szczegół tej ziemi, życia każdego z nas i całego tego wszechświata. I nie może się zdarzyć żadna sytuacja, która dla Niego jest nieprzewidywalna. On wszystko przewidział i wszystko wie, co się stanie. To On jest władcą całego wszechświata. W całym tym wszechświecie nie istnieje żadna planeta, nad której On nie miałby władzy. Więcej. Nie istnieje żadna cząstka ani żaden atom, który by nie należał do Niego, nad którym by On nie miał władzy. Słowo Boże mówi, że to On podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. To, że miliardy galaktyk, gwiazd, o których nawet większość jeszcze jest nieodkryta, poruszają się i ten świat się nie rozpadł, jest tylko spowodowane tym, że wszechwładny i wszechmogący Bóg podtrzymuje to słowem swej mocy. W całym tym wszechświecie nie ma także istoty ani bytu, która by nie była podległa Jego władzy, także moce ciemności. Bracia, siostry, Bóg ma absolutną władzę nad szatanem i jego demonami. Tak często przypisujemy, niekiedy przypisujemy różnym przeżyciom w naszym życiu czy trudnościom działanie szatana. Ale wiedzmy, szatan niczego w Twoim i w moim życiu, bracie, siostro, nie może zrobić, jeśli Bóg mu na to nie zezwoli. Bóg ma absolutną władzę nad wszystkim.
I choć może dzisiaj żyjąc w różnych sytuacjach, może trudnych, jakby wydaje ci się, że jacyś ludzie mają władzę nad twoim życiem, nad tym, co możesz, a co nie możesz zrobić, to jednego bądźmy pewni. Bóg jest na tronie i zostanie na tym tronie na wieki. I to On włada i żadna sytuacja w twoim życiu nigdy nie wymknie się spod Jego kontroli. Druga rzecz, której możemy być pewni w naszym życiu, to Bożej mądrości i Bożego kierowania naszym życiem. Bracie, siostro, choć Bóg jest tak wielki, On jest zainteresowany twoim i moim życiem. Bóg jest zainteresowany każdym szczegółem twojego i mojego życia. Bóg jest zainteresowany każdym dniem twojego i mojego życia. Może myślisz, miliardy ludzi na tym ziemi, galaktyki, cały wszechświat, czy Bóg wie o mnie? Tak, Bóg wie wszystko o tobie, o twoim życiu, o twoich problemach, o każdej dziedzinie twojego życia, o każdym szczególe, o każdym dniu. I Bóg chce, i Bóg może precyzyjnie i najlepiej kierować twoim życiem. Bóg chce i Bóg może wybrać i poprowadzić cię najlepszą z dróg dla twojego życia. Wszechmogący Bóg wie wszystko o twoim życiu, co dzieje się teraz, ale wie wszystko, co zdarzy się w twoim życiu w następnych dniach. I Bóg nigdy nie szuka rozwiązania w naszym życiu wtedy, kiedy problem się już pojawi. Wtedy, kiedy Bóg dopuści do naszego życia jakieś doświadczenie, jakiś problem, jakąś trudną sytuację, to Bóg dużo, dużo wcześniej miał już przygotowane rozwiązanie i wybawienie dla tej sytuacji, która w naszym życiu się pojawia. To nie jest tak, że Bóg patrzy na moje życie i mówi: ojej, wydarzył się problem. Co teraz my z tym zrobimy? Jak to rozwiązać? Nie. Bóg znacznie, znacznie wcześniej miał już wszystko przygotowane. Kiedy patrzymy w Boże Słowo, kiedy patrzymy w historię biblijną, to wiecie, tam możemy zobaczyć to, jak Bóg niesamowicie działa. Kiedy Haman planował zagładę Żydów, to Bóg wtedy nie zastanawiał się, jak teraz z tego problemu wyjść. Ale znacznie wcześniej miał przygotowaną już Esterę na tronie, miał przygotowanego Mardochaja, który wykrył spisek. Wszystko było przygotowane i współpracując z tymi ludźmi, Bóg miał przygotowane wybawienie dla Żydów w tamtym okresie. Kiedy patrzymy na życie Józefa, możemy pomyśleć, że jakiś ślepy los kierował jego życiem. Ulubieniec ojca, donosiciel na swoich braci, któremu śniły się sny, no i później nienawiść jego braci, zamach na jego życie, sprzedanie do Egiptu. I tam niewinnie posądzony w więzieniu, zapomina o nim pod czaszy, jakby zbieg złych przypadków. Ale tu Bóg wszystkim kierował i we właściwym czasie były sny Faraona i we właściwym czasie Józef wydostał się z Egiptu. Ale to wszystko było wypełnieniem faktycznie obietnic i proroctwa, które wcześniej nawet były dane Abrahamowi. Tak samo, kiedy patrzymy na Dawida, tak samo widzimy jego życie. Kiedy Herod zaplanował zagładę dzieci w Betlejemie, chcąc zabić Pana Jezusa, to też wybawienie było dawno już przygotowane, bo rok wcześniej Bóg wysyła mędrców ze wschodu
I mimo, że są wysłani rok wcześniej, w dokładnym czasie, znajdują się w miejscu w Betlejemie, aby dać zaopatrzenie rodzicom Pana Jezusa na pobyt w Egipcie. Dlaczego tak to wszystko się stało? Czy Bóg mógł inaczej to wykonać? Tak, ale to jest Jego wola. Wiecie, kiedy patrzę na swoje życie w roku 2008, zachorowałem na oczy, musiałem zrezygnować z pracy. Był to dla mnie bardzo trudny okres, ale okres modlitwy, nadziei, wiary, oczekiwania. Później renta, może bardzo trudne momenty, ale także czas takich odnowienia relacji z Bogiem, czas, kiedy mogłem karmić się Jego Słowem. Trudny czas, ale potem przyszło wybawienie. Inne niż myślałem. Zupełnie inne. Dzisiaj patrząc na moje życie, wróciłem do pracy. Patrzę, ile różnych trudnych sytuacji uniknąłem przez to, gdybym był w tamtym miejscu. I dzisiejsza praca daje mi o wiele więcej satysfakcji niż ta, którą miałem. Widząc to Boże kierownictwo, Bóg miał inne plany. I kiedy patrzymy na to wszystko, jak Bóg działał, widzimy, że Bóg działał inaczej, niż może my byśmy sobie wyobrażali. Czyż Bóg nie mógł zabić Hamana? Czyż Bóg nie mógł zabić Heroda lub tych, którzy szli zabijać dzieci w Betlejemie? Czyż Bóg nie mógł zabić Saula? Mógł, ale działał inaczej. Działał jako cudowny doradca, kierując dokładnie, precyzyjnie życiem ludzi i współpracując z nimi. I tego dzisiaj możemy być pewni, że Bóg chce i może prowadzić nas najlepszą dla nas drogą, choć może nie zawsze ją rozumiemy. Ale jest jeden warunek. Jeden warunek. Psalm 37, 5 werset. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a wtedy On wszystko dobrze uczyni. Powierz Panu, powierz. Przed każdą sytuacją, przed każdym problemem w modlitwie powierzajmy nasze sytuacje, nasze życie Bogu. Ale to jest tylko jedna część powierzenia. Bo drugą częścią jest pozwól Bogu kierować swoim życiem. Jeśli powierzam Bogu swoje życie, to także muszę być wyczulony na Jego głos, na Jego prowadzenie, aby iść drogą, którą On chce mnie prowadzić. Trzecią rzeczą, której możemy być pewni w tych niepewnych czasach, trzecią prawdą, może tak lepiej powiedzieć, jest to, że możemy być pewni Bożej łaski i Bożego miłosierdzia. Może dzisiaj doświadczenia, trudności, problemy, które przeżywamy, są po części wynikiem czy konsekwencją jakichś błędów, które popełniliśmy. Może nieposłuszeństwa Bogu, może złych decyzji. I dzisiaj w tych trudnych sytuacjach myślimy o swoim życiu, o tym wszystkim, co się dzieje w kategoriach kary. Może w tych trudnych sytuacjach, w których jesteśmy świadomi własnych zaniedbań w służbie, w społeczności z Bogiem. I jakoś tak nie mamy tej ufnej odwagi, aby przystępować przed Boży tron. I jeśli tak przeżywamy, to w tych sytuacjach, czego musimy być najbardziej pewni, to Bożej łaski i Bożego miłosierdzia. Bo jeśli wyznajemy swoje grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, a Jego sprawiedliwość polega na tym, że odpuści nam nasze grzechy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Nieważne, co w naszym życiu się stało, zawsze
jest powrót. Zawsze jest powrót. Zawsze jest przebaczenie. Zawsze jest druga, trzecia i następna szansa. I zawsze, jeśli wyznajemy, zawsze jest pełne usprawiedliwienie. Pełne usprawiedliwienie. To znaczy, że Bóg patrzy na nas jak na kogoś, który nigdy nie zgrzeszył. Pieśń, którą strasznie lubię, mówi: łaski wspaniałej. Wy dużo śpiewacie z śpiewnika Pielgrzyma tutaj w waszym zborze, więc myślę, że ją znacie. Ja nawet pamiętam, że jest to numer 109. Łaski wspaniałej się strumień zlał. Większej nad grzech nasz, nad Boży gniew. Wzgórza Golgoty, gdzie książę chwał, jako baranek swą przelał krew. Dlatego, że tam właśnie, dzisiaj przypominaliśmy sobie ten moment, tam właśnie na wzgórzu Golgoty lała się ta krew, dlatego tam stąd płynie strumień, rzeka łaski. Większa, większa niż wszystkie nasze przestępstwa, większa niż Boży gniew. Łaska, bracie, siostro, łaska. Podnieść, oczyścić i dzisiaj chcę. Łaska, łaska, większa niż wszystkie przestępstwa me. I to musi być naszą pewnością. Bo łaska jest atrybutem Boga. Jest cechą Boga, bez której Bóg nie istnieje. To nie jest jakiś jego chwilowy nastrój lub dobry humor. To jest jego atrybut. To jest jego stała cecha. Jego łaska jest wieczna. Nie ma początku. Jego łaska nie ma także końca. Jego łaska jest nieograniczona. Jego łaska jest nieskończona. Nigdy tej łaski nie będzie więcej ani mniej, bo jest ona bez granic. Ani nigdy nie będzie takiej sytuacji, że tej łaski dla nas zabraknie. Łaska. I dlatego Piotr w swoim liście mówi: okiełzajcie swoje umysły i trzeźwymi będąc, czyli nie dopuszczajcie do swojego umysłu diabelskich myśli, że coś jest karą, że na coś nie zasłużyliście, ale połóżcie całkowicie nadzieję swoją w łasce, która wam jest dana w Jezusie Chrystusie. Czego w różnych sytuacjach w naszym życiu, bo jesteśmy ludźmi, którzy ciągle popełniamy błędy, możemy być pewni Bożej łaski. I czwarta rzecz, której możemy być pewni, niezależnie od czasów, w których żyjemy, to Bożych myśli, Bożych zamiarów względem nas i Bożej dobroci. Do wygnańców do Babilonu, do wygnanych Izraelitów w Babilonie. A przecież oni tam byli wygnani z powodu własnych grzechów. Bóg dyktuje prorokowi Jeremiaszowi list do ludzi znajdujących się w niewoli, do ludzi znajdujących się w doświadczeniu. Bóg przesyła list. I w tym liście, znany werset dla nas wszystkich, mówi do nich tam w Babilonie: ja wiem, Bóg mówi, jakie myśli, jakie zamiary mam o was. Myśli, zamiary o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Może w naszym życiu znajdujemy się w podobnej sytuacji. Może w trudnej sytuacji, może się modlimy i nie widać pewnym doświadczeniom końca, pewnym trudnościom, które przeżywamy, nie widać końca i zaczynamy się zastanawiać nad wieloma rzeczami. Może zaczynamy zadawać pytania, dlaczego, co i jak, ale jednego możemy być pewni. Bożych zamiarów względem nas. Tak jak tam do tych wygnańców w Babilonie Bóg mówił, tak i do każdego z nas mówi.
Ja wiem, jakie myśli mam o was. Ja wiem, jakie zamiary mam o was. Wy możecie nie wiedzieć. Wy możecie nie zdawać sobie z tego sprawy. Ale Bóg mówi, ja wiem. Wy możecie wątpić w moje myśli, w moje zamiary. Ale Bóg mówi, ja wiem, jakie myśli mam o was. Wy możecie myśleć, że moje zamiary, moje myśli o was są zupełnie inne. Ale Bóg mówi, ja wiem, jakie myśli i jakie zamiary mam o was. To są myśli o pokoju. To nie są myśli o niedoli. To nie są myśli o nieszczęściu, o zgubie, o czymś złym. To są myśli o pokoju. Pan Jezus powtórzył to, kiedy przyszedł, bo powiedział, pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam, nie jak świat daje. To ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Niezależnie od sytuacji, w której jesteśmy, Bóg o nas ma myśli o pokoju, ponieważ jest księciem pokoju. I On chce dać nam pokój. Pokój, który usuwa z naszego serca lęk i trwogę. Pokój, który przewyższa wszelki rozum. Pokój, który chce strzec naszych myśli i naszych serc w Chrystusie Jezusie. Myśli o pokoju. Aby zgotować wam przyszłość, Bóg jest zainteresowany moją i twoją przyszłością. Przyszłością pełną nadziei. Nie byle jaką. Przyszłością pełną nadziei. Każde dobro, bracie, siostry, jakie otrzymujemy, mówi Jakub w swoim liście, każdy doskonały dar, skąd pochodzi? Od Ojca Światłości, z nieba. U Niego nie ma żadnej odmiany. Nie musimy się bać, że Jego dobroć się zmieni. Nie musimy się bać, że Jego zamiary względem nas kiedyś się zmienią. Ani nawet nie ma u Niego chwilowego zaćmienia. Nie może być tak, że Bóg się chwilę zdrzemnął lub zajęty był innymi sprawami ważniejszymi i zapomniał o naszym życiu i coś się wydarzyło. Nie. Nie ma takiej możliwości. Jego dobroć jest ciągle nad nami. I niezależnie od tego, bracie, siostro, czy droga nasza usłana jest różami, czy może cierniami, czy też może wiedzie wyżynami duchowymi, czy doliną ciemną, jak mówi Psalm 23. Czy może w tym życiu jest tak wiele niepewności? Jednego, czego możemy być dzisiaj pewni, to Bożej dobroci względem nas. Być może w trudnych doświadczeniach trudno nam ją zrozumieć, a może lepiej powiem, trudno nam ją dostrzec. Ale Bóg nam tej łaski da, byśmy mogli ją dostrzec. Ale możemy być pewni Bożej dobroci. Nieograniczonej, nieskończonej, ale Jego dobroci doskonałej. Bo nikt nie może być bardziej dobry dla nas niż Bóg. Nikt nie może okazać nam więcej dobra w naszym życiu niż Bóg. I tego możemy być pewni i na tym możemy budować nasze życie. I piątą rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, czego możemy być pewni w naszym życiu, to Bożej wierności. Bożej wierności. Bóg zawsze pozostanie wierny swoim przymierzom. Izajasz prorok mówi, że choćby góry się zachwiały, pagórki się poruszyły, moja miłość się nie opuści, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje. A my jesteśmy uczestnikami nowego przymierza. I dzisiaj wspominaliśmy tą wspaniałą pamiątkę, kiedy Pan Jezus w wieczerniku powiedział, to jest krew nowego przymierza, która się za was wylewa.
nowe przymierze zawarte w krwi Pana Jezusa. Nowe przymierze, o którym On powiedział: prawa moje wypiszę na ich sercach, włożę w ich umysły. Będą moim ludem, będę ich Bogiem, a grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. I choćby na ten świat przyszły różne kataklizmy, choćby nie wiem, co się wydarzyło, Jego przymierze z nami jest pewne na wieki. Bóg jest wierny swoim przymierzom i Bóg jest wierny swoim obietnicom. Boże Słowo, tak pełne Bożych obietnic. Aby je znać, aby stawać na nich nogami wiary, musimy je czytać. Jego obietnice są niewzruszone i pewne. I choćby nie wiem, co się wydarzyło, Jego Słowo zawsze jest dla nas skałą i opoką, na której możemy budować, jest twierdzą, warownią, w której możemy się schronić, jest ucieczką i schronieniem, jest tarczą, którą możemy wziąć do walki z wrogami i jest naszą siłą. Siłą, która pomoże nam przejść wszystkie trudne doświadczenia, która pomoże nam przejść wody przeciwności i nas nie zaleją i przejść przez ogień doświadczeń i nie spłoniemy. Niebo i ziemia przeminą, ale słowo moje nie przeminie. Jest to coś, na czym możemy opierać nasze życie, naszą przyszłość i wszystko. I szósta, ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, czego możemy być pewni, to pewni możemy być celu naszej drogi. Kochani bracia i siostry, żyjemy w niepewnych czasach i mogę powiedzieć, patrząc do Bożego Słowa, że te czasy będą coraz bardziej niepewne. Ponieważ żyjemy i zbliżamy się do czasu przyjścia Pana Jezusa, do czasów ostatecznych i Bóg powiedział, Pan Jezus powiedział, że nastaną trudne czasy. I być może będziemy świadkami różnych wydarzeń, które poprzedzają, są zapowiedziane w Biblii Jego przyjście, ale Pan Jezus powiedział, kiedy to wszystko zacznie się dziać, to co? Mamy być smutni, bać się? Nie. Podnieście, wyprostujcie się, czyli nabierzcie siły, jak inne tłumaczenie mówi. Podnieście wasze głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie. I w tych niepewnych czasach, czego możemy być najbardziej dzisiaj pewni, to celu naszej drogi. To wiecznego zbawienia z Bogiem. Niebo i ziemia przeminą, ale będzie nowe niebo. Będzie nowa ziemia. Nie będzie tam bólu, smutku, nie będzie tam łez. Nie będzie tam rozstania, nie będzie tam żałoby. Nie będzie tam narzekań. Nie będzie tam mozołu, utrudzenia tej codzienności, która często tak nas męczy. A będzie tam obecność Boga. Ta rzeczywista obecność Boga. Sam Bóg będzie z nami. I to będzie powodem niewypowiedzianej i niezrozumiałej dla nas dzisiaj nawet radości, jaką tam będziemy mogli przeżywać. Bo kiedy tu na ziemi przeżywamy chwilę, kiedy możemy przeżywać bliską Bożą obecność, wiemy, ile radości daje to do naszego życia. A tam na zawsze będziemy z Bogiem, razem z Nim. Zbliżamy się, kochani, do dnia, w którym rozlegnie się głos trąby Bożej, głos Archanioła i tak jak Paweł mówi, sam Pan zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy zasnęli w Chrystusie, a potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy
powietrze, na obłoki, w przemienionych ciałach na spotkanie Pana. I tak zawsze razem z Panem będziemy. I apostoł Paweł mówi, przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. I to największa pewność naszego życia. Cel naszej drogi. Powrót Jezusa po swój Kościół i to wszystko, co nas oczekuje tam. I powstaje więc pytanie, jakie znaczenie ma nasze życie, to krótkie życie, ta niepewność, którą przeżywamy tutaj, jakie znaczenie ma w porównaniu z tym wszystkim, co nas oczekuje tam i do czego się zbliżamy. Doświadczenia, trudności, które dzisiaj przeżywamy, jakie znaczenie mają w porównaniu z tym wszystkim, z naszą wiecznością razem z Bogiem, z weselem baranka, z tym wszystkim, co nas oczekuje tam razem z Nim. I być może, bracie, siostro, w Twoim życiu jest więcej niepewności niż pewności. Może wiele trudu, utrudzenia, doświadczeń. I szatan robi wszystko, abyśmy patrzyli na to nasze ziemskie życie. Robi wszystko, aby w naszym sercu było pełno niepewności, poczucia zagrożenia, może lęku, wątpliwości. Ale dlatego to dzisiaj mówię, aby nie tylko dzisiaj, kiedy jesteśmy tutaj w zborze, ale kiedy rozpocznie się zwykłe, codzienne życie, kiedy wrócimy do naszych prac, obowiązków, trudności, doświadczeń, abyśmy odwrócili nasz wzrok duchowy, naszą uwagę, nasze myśli od tego, co jest niepewne i zwrócili je w stronę tego, co jest pewne. Bo Bóg jest na tronie i to On rządzi wszechświatem i tą ziemią i wszystkim, co tutaj się znajduje. To On chce kierować w sposób najlepszy naszym życiem i drogą naszego życia. Tylko powierzmy Mu nasze życie. To On jest pełen łaski i miłosierdzia i Jego łaska i miłosierdzie są ciągle nad nami, których ciągle potrzebujemy, bo jesteśmy ludźmi, którzy popełniają błędy. To Jego zamiary myśli względem nas i Jego dobroć są niezmienne. To Jego wierność swoim przymierzom i swoim obietnicom jest niezmienna. I przygotował dla nas miejsce i wkrótce powróci, abyśmy wiecznie razem z Nim żyli. Dlatego patrzmy w naszym codziennym życiu na to, co pewne. I nie pozwólmy szatanowi w naszych trudnościach, w naszych doświadczeniach wykraść sobie radości i pokoju, które są naszym dziedzictwem. Tego zboże Pański w Ustroniu życzę Wam i wszystkim, którzy jesteście na tej sali, i także samemu sobie. Amen.